O, cześć Legion. To jest zdrówko. Dobra. Zobaczmy te anomalie. Ile tam zostało tego? Gra w dwójkę, trójkę, czwórkę i piątkę i przechodziłem grę i oglądałem, jak ktoś przechodził. Myślę, że jest więcej osób. Little Darkness był dobrą grą fabularnie i klimatycznie. Lubiłem Curtisa, szkoda, że tak ich pospieszyli z wydaniem. No, też mi się podobał Angel of Darkness, aczkolwiek Curtisa samego nie lubiłam. Dobra, mamy 100% na tym systemie. Spoko. Tu mamy 16%, nie wiem czemu. Została nam połowa paliwa. A i tam nie ma ruch, Ellie. Tu mi zostało 75, why? Tu mnie tu nie było. I teraz jest 100%. Why? Nie ogarnię. Nie ogarniam, czemu mnie tu nie było wszędzie. Zapewne, żeby się bzyknął z Laro, jakby wyszło. O Boże, nie! Nie, romans do Lary mi kompletnie nie pasuje. Dlatego właśnie. Denerwowało mnie, że na siłę wprowadzali romans Lary w filmie z Angeliną, tym drugim. W sensie, nie wiem po co. Nie pasowało mi to kompletnie. Dobra, jakąś anomalię mamy tutaj, na przykład. Tu jest... dobra, tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta... Szósta, siódma, ósma. Dobra. To zróbmy sobie tą tutaj. Curtis nawet pasuje, bo jest on tajemniczy, super zdolni i tak dalej. O, ja bym nie powiedziała, że Curtis jest taki zdolny. Ja jestem hejterką Curtisa. Mnie nie przekonasz, Hotaru. Ja mam dwa komputery, jeden normalny z W11, drugi retro do... Aha, z Windowsem 11. Z starszych gier z 7 i na tym drugim większość starszych gier mi normalnie działa poza kilkoma wyjątkami. O. No, z 7 to była całkiem dobry system. Z 11 właśnie mam wielkie problemy, w sensie, żeby się do niej przekonać, bo ja siedzę na 10 i jest mi całkiem spoko. a 11. Ma jakieś takie dziwne zachowania czasami, że nie ogarniam. No telekinesa tyle wystarczy. To właśnie jest jakiś przekokszony w ogóle. To jest rzecz, która nie powinna istnieć. Lara ma przynajmniej umiejętności, które są realistyczne, a nie... Wykryto anomalię. Zadaban, to duża, gęsta planeta. Bla, 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 bla. Dobra. Matko, ile tutaj jest rzeczy na tej planecie. Zagonić ich do roboty. Znalazłam coś. Gorzej z tymi przed 96. No tak. Narzekała na tę scenę w Louvre, że jakby następnie Lara pocałowała się z Curtisem, czy coś, a nie by się z... Nie no, bez przesady, Kefir. Nie wymiotowałabym, ale... Ale no, nie podobało mi się. Nawet nie wyjaśnili tych jego mocy, pewnie w książce jest. No, możliwe. Podczas skanowania wykryto prymitywną bazę na powierzchni planety. Protokoły komunikacyjne pokrywają się ze znanymi protokołami używanymi przez najemników Krwawej Hordy. Wykryto liczne formy życia o rodowodzie zbliżonym do worczów. Według naszych danych, rodzaje surowców zgromadzonych w bazie odpowiadają składnikom używanym w produkcji broni. Dobrze, lądujemy. Dalitain niech będzie standardowo. O, taka ładna planetka. Wykrywam wewnątrz bazy duże źródło zasilania. Jeśli zostanie zniszczone, prawdopodobnie cała baza przestanie działać. Okej. Okay. Dobrze, dobrze.
Tutaj mam jakiś datapad. Kalusk. Dostaniesz swoje surowce wtedy, kiedy będą gotowe. Chcesz może tu przyjechać i spróbować samemu podłubać w tych skałach? Wszystko będzie przygotowane przed atakiem. Gdyby przysłano mi dodatkowych worczów, o których proszę, robota byłaby już dawno skończona. Okej, czy ja widzę tu worcze. Szaleństwo robili. Szaleństwo z worczami. No ładnie to wygląda bardzo. Nie wiem, czy w oryginale była taka mgła tutaj. Czy może była? Nie wiem. Znaczy mgła, nie wiem, czy to jakieś opary z tego wodospadu, czy... czy co? Czy co to jest? Kolejny datapad. Odsyłam ci z powrotem dwóch spośród worczów, których mi przysyłasz. Zobacz na własne oczy, z czym ja tu mam do czynienia. Lepiej nie dawaj tym dwóm kretynom broni. Prędzej wysadzą twoje generatory, niż trafią w wyznaczone cele. Może teraz zrozumiesz moją sytuację i przestaniesz ze mnie kpić, kiedy proszę o pieprzone wsparcie. No, ja właśnie nie pamiętam, jak cię ta książka nazywała. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, żeby napisać. Rekomendowany palet. Tu się będą chcieli bić na pewno. Żołnierz krwawej mowy. Zanurz się w morzu. Zanurz się w morzu. Path of the Black Alchemist. O, dziękuję bardzo. Tam na dole z tyrcą. Dostałam od siostry kasę na podkład do twarzy, bo jak mówiłam, że mi się kończy, to mi sama mówiła: bierz póki mam, a zamiast tego kupiłam filtry do dzbanka, bo nie miałam. Oho! No jak to mówią, produkty pierwszej potrzeby w dzisiejszych czasach. Aha, super, trafiłaś! O, tu przylas. Trafisz w tą dziurkę. Nie mogę trafić. Czemu nie mogę trafić na czynnika? A Tain oczywiście nie umie trafiać w dziurki. Tain, jakiś taki niedoświadczony jesteś. No i na dole w ogóle siedzą. Dobra, zeszliśmy tędy, to musimy iść tędy. Nie wiem, czy można kupić w sumie. Też się nie zastanawiałam. Chociaż chętnie bym poczytała. Ale ostatnio jakoś nie miałam czasu nawet myśleć o tym. Niektórzy z moich worczów zniknęli. Potrzebuję ich więcej, jeśli mam wykonać robotę na czas. Nie interesuje mnie, skąd ich weźmiesz. Spytaj Garma, czy nie ma jakichś na zbyciu. Na pewno znajdzie kilku wyrzutków, którzy będą się nadawali do roboty w kopalni. Boże, jak oni się napalili na tych worczów. Napalone to jak nie wiem. Gdzie nie tędy? Tędy chyba. Tu jest jakaś apteczka. Tam. Nie. Gdzieś tam ktoś jest jeszcze. Aha. I tam jest z rakietą.
Nie widziałem tych leveli z Curtisem ze względu na klimat i na błędy w nich, a mimo wszystko jak dla mnie tych leveli trochę mało. No, ogólnie ja też nie przepadałam za tymi poziomami, ale to dlatego, że one były strasznie w takim horrorowym klimacie zrobione, a ja się strasznie bałam wtedy takich rzeczy i nie miałam ochoty jakby w to grać. No tam jeszcze jeden jest, no. Dobra, wybuchł przynajmniej. Czy to w ogóle coś mi pomoże? Nie bardzo. Twoje ciało to pył. Twoje ciało to pył. Ten wybuchnie? Nie wybuchnie. Nie mogę cię trafić, jak jesteś w takim miejscu. Weź, umrzyj. Jakiś czas temu znalazłem w fragmentach internetu mangę z Redout wyjaśniającą fabułę nieco głębiej, a ponoć książkę mają też wydać do tego. O! A że film Redout wyszedł, to wiem, bo kiedyś chyba rozmawiałam z Frodo na ten temat i on mi chyba mówił o tym. Aczkolwiek nigdy tego nie widziałam. Muszę w końcu, nie wiem, też się tym zainteresować. Jest dla mnie za krótki, chciałabym, żeby było te 5 leveli więcej. No, wiadomo. Gdybym teraz zobaczyła chętnie kontynuację, żeby w końcu się wszystko wyjaśniło. To czy niemożliwe. No, niestety. Jeszcze tu ktoś styrcy. I medytuje. Mogę zapisać grę w końcu, mogę. Jakieś dziwne terminale. Rozumiem, że mam iść tędy. Co jest w tę stronę? Właściwie jedno wielkie nic. Gdyby Shepard potrafił skakać jak Lara Croft, to byśmy mogli tam iść. I skakać po tych skałkach. No super! Możecie się ruszyć łaskawie. Ruszam się! No, dziękuję. Nowe Isekai Anime odrodzony jako uwaga automat do napoju na batonów. No cóż. Widzę cię! Ja też cię widzę. Żołnierz krwawej hordy. Nie, tam są jakieś... jakieś te... jakieś krogany! Go wywiało. Tu jesteś. Tu jesteś, skubaniutki. Odejdź teraz w morze. Odejdź teraz w morze. Jak stanął w ogóle. Uwaga na ciężki ogień. Jezu, znowu jakiś. To tam szczyło znowu. To będzie... Cześć, Peter. Do tej książki jest darmowa. O! Wiedziałam, że jest darmowa. Coś jeszcze? Ten rys Chaotis mój ulubiony. Lera tam nie wygląda, jakby nie jadła 3 dni. Stroje są super, ale warkocz jest za krótki. Plecaka też Lara już starego nie ma, co jest dla mnie bardzo smutne. No, też zawsze ubolewałam nad tym, że nie ma tego plecaka już. Wiele rzeczy tam pozmieniali. Interesujące. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Z
skoro tak mówisz. Ja myślę, że to trzeba wybuchnąć. Bo tu chyba nawet nie ma dalszej drogi. Tu jest chyba koniec tej lokacji. Ale patrzcie, jak ładnie jesteśmy za wodospadem. Jakieś... No, tutaj nie ma żadnego przejścia. Dobra, buchaj to. Tylko żeby nas nie zmiotło. A to coś z tej strony? Myślałam, że tam coś ciekawego jest. No, halo, Shepard! Shepard, jaki masz problem znowu ze sobą? Uciekaj! Ale ja nie wiem gdzie! Już bardziej nie mogę uciekać. Wezmę to. Wezmę to. Fajnie. To od Underworld moje ulubione modele. O. Ja w sumie nie wiem do końca, czy takie moje ulubione, ale... Bo Lara w Taot mi się wydawała zawsze, że ma takie trochę za wysokie czoło zrobione. Ale to w sumie w Legendzie wygląda dosyć podobnie. Niszczono fabrykę broni Krwawej Hordy, zdziesiątkowano worcze na usługach Krwawej Hordy. Świadczenie, amunicja do broni ciężkiej. Plus 90% do pojemności magazynków, okej. To wiesz, strzela wybuchające beczki, też Ania spanikowana ucieka i prawie umiera, bo wszystko wybucha. No bo ja nie wiedziałam, gdzie mam uciekać, no. Mam jakieś wiadomości, Kelly? Czemu ty mi nigdy nic nie mówisz? Aha, dobra, to rozumiem, że nie rozbiło nam się to zadanie na więcej. Więc lecimy z kolejną anomalią. Kolejne anomalie... mamy tutaj na przykład. Czy ta anomalia jest tutaj? Chyba nie, tam trzeba gdzieś latać. I znowu trzeba latać daleko. Tu jest jakiś przekaźnik Krwawej Hordy. I tu jest anomalia. Bo teraz nie wiem. Co za przekaźnik Krwawej Hordy. W dzienniku tego nie mam. Uj, może to jest jak anomalia. Chronicles miało być, a nie w Taot. O, w ogóle planujesz iść do kina na ten film Barbie? Oczywiście! To jest mój numer jeden! Ja muszę na to pójść, tym bardziej, że gra tam jedna z moich ulubionych aktorek. Więc ja muszę. Tym bardziej, że to nie będzie taki do końca grzeczny film. Wykryto anomalię. Wszystkie jednostki proszone są o zajęcie pozycji i oczekiwanie na ogłoszenie... Wyrzucam sondę. Ja właśnie też muszę, nie przypuszczę tego. O, no, koniecznie. Tak, Margot robi. Też muszę, bo gra tam jeden z moich ulubionych aktorów, no tak. Precel lubi Kena, a ja Barbie. I powinni tam zaśpiewać tą piosenkę Aqua, nie? Barbie Girl, po prostu. Byłoby idealnie. Wykryta obecność najemników w kopalni na powierzchni planety. Zakład oficjalnie zarejestrowany na korporację Eldelf Ashland Energy. Potwierdzono obecność zaćmienia. Nadajnik ratunkowy w zakładzie nie funkcjonuje. Wykryto dużą liczbę startów statków kosmicznych.
No, powinna być. Zbawiło w aktualizacji do Forza Horizon 5, dodali auto Barbie. O! Uroczo. Może i bym poszła, ale jakoś samej nie pasuje iść. O! Ja przez bardzo długi czas w moim życiu chodziłam sama do kina. I się dobrze bawiłam, mimo wszystko. Także może czasem warto spróbować. Zwłaszcza jaki film jest fajny, czy jakiś śmieszny. Dobra, no i Dream Team. Łamatko, co to wystaje z ziemi? Jakaś pustynia jest. Jak ja nie znajdę nikogo, żeby iść na ten film, to wale idę i tak sama czy z kimś, nieważne, muszę iść. Bardzo dobrze. Ostatnio byłam na śmierć na Nilu. No to jakoś bym sama nie chciała, a rozumiem. Ja lubię sama chodzić do kina, polecam. No ja też kiedyś lubiłam sama do kina chodzić. Jakby, no nie przeszkadzało mi to w dużej mierze. Teraz mam precelka do chodzenia do kina. Czasami się zdarzy, że jeszcze sama pójdę, bo na przykład presel nie może albo coś, a jest jakiś film, który ma takie godziny, że się nie da po prostu umówić jakoś. Ale no, rzadko się zdarza. Dobra. Let's go. Są robaczki! Uciekły! Proszę, jakieś karaluchy. Lo, jest tu kto? Taka jakaś wymarła stacja. Jest tu kto? Coś tu się dzieje? Komputer ładunku. Bardzo polecał chodzenie samemu do kina i przekonał mnie, bo miałam wcześniej wątpliwości trochę. O! Zmieniam wygląd tej simki, co ci wysyłałam, jednak mi nie pasuje zasłonięta twarz, ciężko się przyzwyczaić. No, rozumiem, Aniu. Mnie właśnie też często denerwuje, jak sim ma jakieś zasłonięte elementy twarzy. Lubię patrzeć na twarze simów. Jeśli nigdy do kina nie chcę iść, o! Trochę mrocznie, no. Ja byłam teraz dosłownie sama na całej sali kinowej. A to też kilka razy tak miałam, Team Koza. Zwłaszcza jak się idzie w takich godzinach, gdzie ludzie są w pracy albo coś, no to już w ogóle. Wtedy jest się samemu. To jest takie creepy trochę. Statek towarowy Ter Alan zadokował i odebrał duży ładunek surowców, po czym wyruszył do zakładu w układzie Dranek. Załoga statku poprosiła o eskortę ze względu na dużą aktywność piratów na szlaku. A co ciekawe, czy będziemy mieli dalszą część tego zadania w takim razie? Skoro tutaj takie informacje. Halo? Jezus Maria, dobra, jednak ktoś tu żyje. Nawet jak się samemu przychodzi na sens, to film i tak się puszcza, bo to chyba jest z automatu. Oni puszczają nawet chyba jak nikogo nie ma. W sensie, no... Byłoby ciężko to wyłączyć, chyba mam wrażenie. Mi powiedzieli, że jak śli na polski serial Wiedźmina, to byli tylko oni chyba z 5 innych osób na sali filmowej. Chyba nie byli
ludzie zbyt ciekawi. No, ale teraz ogólnie się mało ludzi w ogóle chodzi do kina Hotaru. Tak mi się wydaje, że no... ludziom też się trochę mało opłaca chodzić do kina, bo bilety są niestety bardzo drogie i jeśli ktoś nie ma wykupionych jakichś tam, nie wiem, kart typu Unlimited czy coś, no to tak trochę ciężko chodzić do kina w sumie. Więc ludzie wolą poczekać, aż jakiś film będzie na tych wszystkich, wiecie, no, Netflixach albo HBO, albo gdzieś tam. Bo no, to w sumie dość szybko się tam pojawia, a szkoda też tracić kasy na bilet, nie? Ale ja lubię klimat kina. Klimat kina, a jakby oglądanie filmu w domu, to jest zupełnie coś innego dla mnie. Cześć, Olksin! Jak nikogo nie ma, to wyłączany jest film. O, no proszę. Fajnie wiedzieć. Te popcorny na salę są drogie. No, to też. Jak się ma na przykład, nie wiem, kartę Unlimited, to są zniżki jeszcze. Ale no, to te zniżki też nie są jakieś bardzo duże. Właśnie o to chodzi, żeby były dwa filmy. Wiedźmin jest jakaś komedia romantyczna i wszyscy poszli na to drugie, a bilety były w tej samej cenie przecież. A, rozumiem. Teraz na jakiś czas można pojechać. No, pewnie. No, tam lepiej do kina przynosić swoje rzeczy. Aha, ty jeszcze żyjesz? Atakuje wroga. Coś mówiłaś o atakowaniu wroga? Bierzcie ich, moje panie! Bierzcie ich, moje panie! Cel jest tuż przed tobą, moja droga. Ja nie wiem, jak ty patrzysz, tu coś bzyka. Tak krzyczy, jakby miały ich brać do tańca. Ona potrzebuje pomocy. Kina zarabiają przede wszystkim na przekąskach. Jak swoje, to lepiej tak by obsługa nie widziała, bo w regulaminie kina może to być zabronione. No ja wiem, Team Koza, że tak jest, że nie powinno się wnosić swoich rzeczy na salę kinową, ale trochę szkoda mi wydawać kasy na przekąski w kinie. Jak już, to raz na jakiś czas jakiś popcorn kupię albo na czosy, ale no... Często coś nosiłam ze sobą do kina i jakby... nikt się też mnie nie czepiał za bardzo, nikt nie sprawiał mi problemów z tego tytułu, więc no... Jestem jakieś 5 minut od kina. O. No to masz kawałek drogi, Aniu. Czekajcie, bo ja stamtąd przyszłam, co to... Którędy ja mam iść? Ja mam iść tamtędy, a co tam jest? Matko... O Jezus! Co to oni tu robią? Super wykopy. Rafinowany paglac. Aha, trzeba zhakować. Czekam na grafik do pracy, zaczęłam niedawno i ciągle słyszę, że jutro mi podeślą. A tak to dostaję z dnia na dzień i nie mogę zaplanować nic i nie wiem, czy się znowu zapytać, czy poczekać. O, no to tak trochę lipa, faktycznie. Ja bym ich pomęczyła jeszcze o ten grafik, bo faktycznie się nie można nic zaplanować. Dlatego zostaliśmy zaatakowani przez najemników, żeby odeskortować cywilów do kwater załogi, po czym wrócić do obszaru roboczego i bronić głównego komputera za wszelką cenę. Jakiś super komputer mają. Tutaj.
który wierci im pewnie. Martwo. Znowu jakieś zaćmieniowe rzeczy. Mój cel jest piękny. Świetny strzał! Tam jest jakiś z rakietami. Przyjemny. Aha, kolejne z barierami. Gdzie ty tam lecisz, stary? Kurde, musimy tego z rakietami tam załatwić. Ja nie mam snajpery do tego. Teraz! Gdzie on tu wlazł w ogóle? Okej, tu są jakieś ogniwa. Gdzie on ma jeszcze jakieś zaćmienie? No im buchnąć tu wszystko! Matko. Atakuj optykę, Katika! Atakuj optykę! Dziś wieczorem dalej nie mam. O. Pracowałam w kinie, widziałam, że ludzie mają w torbach swoje jedzenie i przymykałam na to oko. Bardziej pilnowałam, czy na film na przykład 50 twarzy Greya przyszły osoby minimum 16-letnie. Takie miałam polecenie od kierownika. No, rozumiem. Ja do kina chyba nigdy nie przynosiłam swojego jedzenia. Raz na jakiś czas mogę wydać trochę więcej na ten popcorn w kinie. Znaczy, no ja raz na jakiś czas też wydaję na ten popcorn w kinie. Albo na nachosy, tak jak mówiłam. Ale ja chodzę dosyć często do kina. W sensie, jeżeli mam w miarę wolne dni, to jestem raz na tydzień w kinie. Dlatego raz na tydzień nie będę wydawać pieniędzy na popcorn. Bo to już jest trochę przypada. Mimo wszystko. Nażryj się! Tym bardziej, że nie zawsze mam ochotę na popcorn, jakby. Czasami mam ochotę na czekoladkę, a czekoladki to tam też kosztują fortunę. Zatrzymam ich! Zu, czemu wybieracie i czemu... Idź w pokoju. Idź w pokoju, fajnie. Już! Wszyscy? Jeden mąż? Umarli? Nagle patrzę i mi coś przeszło na poduszce. Miałam zawał i chyba z widel, ale nie jestem pewien. O nie. Może to jakiś pajączek. Ale no, też się boję rzeczy. O nie. Tego typu, więc też bym tam umierała ze strachu trochę. Kurde, ja nie wiem, gdzie ja mam iść. I jest apteczka. To mi przypomina jakąś inną misję z Mass Effecta, ale nie wiem. Ale chyba nie tutaj. Jeśli nie jest Mass Effect 2, nie wiem. Coś mi się kojarzy. Dobra, tu mają ten super komputer. Tu jest jakieś sterowanie mostka. Aha, to sobie można powrót zrobić i rafinowany pallet zgarnąć. Okej.
Tu jakieś materiały wybuchowe. Też się boję, że jakieś pająki mi wlezą nocą do pokoju. Też bym się bała. Gdzieś jak sprzątałam salę kinową, to znalazłam opakowanie po krewetkach i butelkę po białym winie. O! Urocze. Ja bym się bardziej martwiła, jakbym znalazła prezerwatywę. No, ale też mnie denerwuje, że ludzie zazwyczaj nie sprzątają po sobie i nie wezmą chociaż śmieci ze sobą. Jakby... Dlaczego? tu... i takie dwie kreseczki, to chyba to. Miejsce, z którego wysłano ostatni raport z Tel Alan. Aha! Dobra, bo to było wcześniej. A to jest tutaj. I teraz nas będą atakować. Może jednak mi się kojarzyło z tym zadaniem. Nie wiem. Matko, musisz tracić te tarcze. Ale ciebie nie będzie pała. To ich zmiękczy. Może coś ją tam popieściło w tył. Chyba ta sonda. Te piski, te jęki. Jeszcze tam ktoś chyba jest, ale z tej perspektywy to nie widzę. Aha. Świetnie, że musiałaś umrzeć. Twoje ciało to pył. Zawsze sprzątaliśmy po sobie. O, bardzo ładnie. Widziałem w jednym odcinku programu Galileo pewne ekskluzywne kino, w którym zamiast krzesełek były wystawione takie wysuwane kanapy na dwie osoby. O, to w ogóle jest ekstra taki element kina. Cześć, Torgus. Jak tam żyjesz w tych upałach? No możesz łaskawie użyć mocy. Użyj mocy, Luke! Jezus, no! Czemu mi się nic nie ładuje, jak to potrzebuję? Destabilizuje ich ciało! Jezu, czemu ty zawsze tracisz tarczę? Kobieto, garnij dupę. Burzowo i chłodno. O! A, masz się dobrze. Znaczy, teoretycznie ja też miałam deszcze dzisiaj rano, ale zrobiło się szybko upalnie. Nie leje od prawie 2 tygodni. O nie! Nie denerwowało chowanie śmieci między siedzeniami albo pod nimi. Nie. Nie wiem, co sobie widzowie myśleli, że tego nie znajdziemy, czy co? A trzeba było się bardziej schylać i grzebać po siedzeniach. Masakra. Plotka głosi, że kiedyś prezerwatywy w kinie znaleziono, ale nie wiem, czy to prawda. My God. Masakra. Ha! Jeszcze tam przyłażą. No świetnie, wszyscy umarli. Uwaga, sądy bojowe! Matko, tam jakiś kapitan Vorleon. Cześć, wielki Joki. Jak żyjesz w tych upałach? Czy u ciebie nie ma upałów? Może być. Fajnie. Już tam dochodzi ktoś.
Już tam ktoś dochodzi. Niknęli mi z ekranu. Nie wiem, co ona ma za ekran, ale jakiś dziwny. Kapitan Valeron. Dobra. Dziś było nawet dobrze, więc nie mogę narzekać. O, no to super. To obsada głosowa. Jęki, stęki, krzyki. No, to jest najlepsze w tym. Co można posłuchać? Kosmiczne rzeczy. Coś jeszcze chce? Dupkę? No. Proszę mnie nie bić. Jestem niewinna. Znowu tracisz tarczę. Już ta deszyfracja się w końcu skończyła, czy co? No. Szyfrowane dane są niekompletne. Potrzeba więcej informacji, by wyśledzić pozycję Ter Alan. Dane zostały wysłane do Cerberusa w celu dalszej analizy. Aha. Dobrze. Cała to będzie masakra, bo ma umieć 30 stopni. No właśnie, u nas też ma być jakoś tak jutro i pojutrze. Też jakieś upały, więc Jezus. Wyjdź. Wyjdź mnie stąd. Konieczna dalsza dyskryminacja. Świadczenie, pieniądze, palet. Hotuwa. Tak, istna hotuwa. Jakieś informacje na terminalu? Nie. Co ja tu zaglądam w ogóle? No dobrze, to skoro nie mamy dalszych informacji o tym statku, no to chyba trzeba coś innego zrobić. Nie wiem, o co chodzi z tym przekaźnikiem krwawej hordy, ale chodźmy tam. Bo to, chyba, że to jest z tego DLC, nie ogarniam. Nie, bo to jest gdzie indziej w ogóle. To też nie jest gdzie indziej. Okej. Wykrywam anomalię. Dobrze. Wyrzucam sondę. Znalazłam coś. Podczas wstępnego skanowania wykryto na planecie nadajnik o dużej mocy. Protokoły komunikacyjne pokrywają się ze znanymi protokołami krwawej hordy. Sygnały Krogan i Worczów skupiają się w obiekcie będącym prawdopodobnie kopalnią. Wykryto znaki życia. Gatunek nieznany. Zalecana ostrożność. Okej. Okay. Nie pamiętam tego. Kończyłaś tę misję, Aniu, to teraz ze spokojem mogę powiedzieć, że nie musiałaś koniecznie wysuwać tego mostku, dzięki czemu mogłabyś strzelać do przeciwników z boczku. Aaaa! Dzięki, Legion. Spoko. Ja już tak mało pamiętam z tych zadań, że... No cóż. Oj Boże! Co to za wielkie ważki? Mgła na powierzchni planety przeszkadza ci w nawigacji. Możesz awaryjnie posłużyć się pobliskimi wieżami sygnalizacyjnymi. Chyba to kojarzę, tak piąte przez dziesiąte.